Dzisiejsze spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza część była bardziej statyczna. To w niej znalazły się właśnie te gry słowne, takie wynalazki słowne, czytaliśmy książki. Próbowaliśmy sobie przypomnieć te wszystkie słowa, które gdzieś krążą w rodzinie, a do tej pory nie zostały spisane. Kolejna część była już bardziej warsztatowa i samodzielna. Polegała właśnie na zilustrowaniu słów. Chyba przy realizacji wszystkich warsztatów trzeba być troszkę, mieć podejście takie elastyczne i tak na bieżąco reagować na właśnie zachowania dzieci, czy wyczuwać taką energię grupy. Myślę, że dzisiaj fajnym rozwiązaniem była zabawa z tymi kartonikowymi słowami, rzecz do przygotowania w każdej bibliotece. Okazało się, bardzo rozbudziły wyobraźnię, nie były zbyt trudne dla rodziców do zinterpretowania, nie były zbyt trudne dla dzieci do zinterpretowania, a przy tym miały jakieś swoje znaczenie, swój sens i między innymi hasło ponad językarnia, które dzisiaj powstało na warsztacie zupełnie przez przypadek, ale nabrało jakiegoś nowego znaczenia. Zrobimy sobie taką rozgrzewkę teraz, naszą rozgrzewkę głowy, rozgrzewkę umysłu. Podniesie te papierki, tak żebyście mieli każdą literkę osobno. To będzie wasz słownik domowy. No i co teraz trzeba zrobić? Dam każdemu klej i tutaj zrobić stronę tytułową, zrobić ten napis słownik domowy, tak? Bo to będzie i weźmiecie go sobie dzisiaj do domu. Ale oczywiście z ilustracją, którą niebawem będziemy robić. Na 3-4 ilustracje i mówi, co tam jest, co to za fotografia, co tam jest za ilustracja. Dobra, no to dobra. Każdy swoją. 3-4. To jest. Krocz do samochodu. Bomb do podlewania. Co to jest? Tu nawet odwrócimy kops. Co każda z was dostała? Każdą piłki ręcznej. Och, czy to jest? Żarły, tak. To odłóżmy na razie tutaj, no właśnie, Stasiu, gdzieś na bok. Golf, gra sportowa. Proszę bardzo. To też podpisujemy ten obrazek. Ja chcę na... Dobra, doprowa... A, takie bardzo trudne słowo. Wodę. Mhm, no właśnie. Brawo. Zobaczcie, gdybyśmy chcieli opisać... Metalowa obręcz z siatką otwartą u dołu, do której zawodnicy wrzucają piłkę. Pomidory, słuchajcie. No ale właśnie... Grzeczny czy nie? Nie, jaki to będzie? Właśnie chuligan! Zobaczcie, zrobimy sobie taką maszynę losującą. Siądźcie tutaj koło mnie. Tak, bez można z zamkniętymi, świetnie to zrobiłeś. To słówko, tak? Dobrze. Golf, świetnie. No i uwaga, teraz co tu losujemy, losujemy? Co tu wylosujemy? Ownia. No, zobaczcie, ponad językarnia. Posłuchajcie, jak będzie wyglądał taki chuligator, gdybyśmy mieli zrobić ilustrację do naszego słownika z takim chuligatorem, no to posłuchajcie, co wymyślił pan Michał Rusinek. Jak mam nazwać takie zwierzę, które zwłaszcza na spacerze chuligaństwu się oddaje i okropne ma zwyczaje, straszy dzieci, zjada śmieci. Znaczeniem tego pomidorka mówisz, że chciałbyś pomidorka, pytają, co to pomidorek? Uszczęśliwieni ludzie zaczęli używać nowego słowa jako czasownika, kiedy nie wiedzieli, co robić, a ciumpowali. Pracownicy, nie wiedząc, co robić, wykrzykiwali, niech to aciumpa.
Może one będą też tak niezrozumiałe dla nas jak ta aciumpa, ale u was w domach będzie to znane. Zobaczcie, kochani, takie słowa, które pojawiają się u was w domach, mogą być najróżniejsze. Jedno jest takie właśnie. Jedno tutaj. O właśnie, fafaczka. Lekarstwo, które naprawdę jest prawdziwe. I jeszcze okrzyk A, który wydobyła się, że którego autorem jest chłopiec z porozdrapywanymi ranami. Mama nam czytała włoską książkę, to poprosiłem, żeby przetłumaczyła na polski, tak, żeby się przejęzyczyła na polski. Zobaczcie, że książkę mama przejęzyczyła na język polski. Przepraszam. Szkieletoziel. Zielony szkielet. Szkieletoziel. Zrobiłeś taką grę słów. Mógłbyś wymyśleć niejedną historię o takim stworze szkieletozielu. Tutaj, w naszą stronę. Tak. Taksówka. Spójrzcie, jak graficznie to... Która wygląda jak osa. Jak wygląda jak osa. Piotrek chce się zagrzebić. Zobaczcie, jakie ma rekwizyty w rękach. Co to znaczy zagrzebić? Też widzę, że... Uczesać. Uczesać, zgadza się. Chce uczesać włosy. Grzebienie. Zagrzebić. U Klary są trzy ilustracje, a tych stron ten słownik jest dwustronny. Spróbujcie zachęcić swoich czytelników, rodziny, które bywają w bibliotekach, do tego, żeby przyszły do was ze swoimi słowami. Trafią one do nas, organizatorów programu, i z nich jesienią na finał stworzymy słownik naszego języka domowego. Zostaną one nie tylko w historii waszych rodzin, ale też w polszczyźnie.